I Michał westchnął do mikrofona, a to właśnie dlatego, że jest z nami w studiu Anna Wędzikowska. Jest, wyszła, ale książka. Ja jeszcze nie, dzień dobry. Ale przecież, no jak nie wyszłaś, jak jesteś? Nie wyszłam ze studia. A, myślałem, że nie wyszłaś za mąż. Pytania Hollywood, Anna Wędzikowska, premiera, świeżutka książka, jeszcze pachnąca. O Hollywood. 44,90, droga, ale warto. W książce całe mnóstwo... Dla samych zdjęć. No właśnie, i takie pierwsze pytanie mi się nasunęło. Czy ty, a to twoje, czy ty zawsze jesteś uśmiechnięta od urodzenia? No wiesz, w domu mi się zdarza, będzie gorszy humor, ale staram się tego nie wynosić do świata. Nie czytałaś, tak bo Ania sama pisze w swojej książce, ale że uśmiech rozbraja. Chciałam wam jeszcze powiedzieć, że jak gdzieś przeczytałam ostatnio, że podobno samo uśmiechanie się nawet na siłę sprawia, że działają te mięśnie do mózgu, są wysyłane sygnały, że człowiek jest zadowolony. Jest taki... Mówiliśmy o tym 2 dni temu w audycji, dobrze, że słuchałeś. Cieszymy się, Anna Wędzikowska, największa fanka audycji numer 1 w radiowej czwórce. Jest tu całe mnóstwo zdjęć gwiazd, natomiast zdjęć twoich z gwiazdami jest niewiele. Jak to jest? Czy nie mogłaś wykorzystać? Nie mogłaś sobie strzelić selfie z Dustinem Hoffmanem? No, trochę jest, ale niewiele. Jest trochę, ale rzeczywiście to są takie 3 zasady, które zawsze są powtarzane przed każdą rozmową, że nie można sobie robić zdjęć, nie można brać autografów i nie można prosić o pozdrowienia dla widzów danej stacji. O ile pozdrowienia są zrozumiałe dla mnie, o tyle robienie zdjęć dlaczego? Chodzi o to, żeby... Podejrzewam, że chodzi o to głównie, żeby czasu nie tracić, bo jeżeli na taki wywiad jest 4 minuty, czy tam 5 minut plus minuta przewidziana na to, żeby jeden dziennikarz mógł wyjść, a drugi wejść, usiąść operatorzy, żeby mogli włączyć kamery, no to oni nie chcą, żeby czas był tracony na to, że ktoś na przykład się będzie ustawiał 3 razy do zdjęcia, to źle wyszło, zróbmy jeszcze jedno, i tak dalej. Oczywiście takie sytuacje czasami można jakoś sprawić, żeby się wydarzyły. Pamiętam kiedyś w Stanach taką sytuację, bardzo sobie chciałam zrobić zdjęcie z Matthew McConaughey i zapytałam dziewczynę, która pracowała przy obsłudze junketu, czy można? No mówi, no wiesz, nie można, ale ja tam w środku nie jestem, więc... No więc, ale pięknie wymówiłaś nazwisko Matta McConaughey'ego. To trudno. McConaughey, dokładnie tak. Ale po irlandzku. Wspomniałaś przed chwilą o junketach, czyli ustawkach promocyjnych z aktorami, z producentami i tak dalej. To są takie wywiady za kasę, że twoja stacja płaci, ty tam jedziesz i robisz z nimi krótki wywiad. Czy się mylę? Moja stacja nie płaci, ale rzeczywiście jest tak, że takie miejsce na junkecie kosztuje i to nie mało. Chociażby dlatego, że sama organizacja tego, wynajęcie hotelu, ekipy całej technicznej, to wszystko nie jest za darmo. Ale to jest tak, że płaci dystrybutor. To jest... Czyli jeździsz tam za darmo. Nie, za hajs dystrybutora, proste. Ale to fajne jest. Bo jednak z tej książki... Nie ma nic w życiu za darmo, jak wiesz. Nie ma darmowych obiadów, tak mawiają niektórzy. Można dostać w łeb za darmo. Sama pisałaś tę książkę, czy ktoś ci pomagał w pisaniu? Ja bym nie dała kontroli nad czymś, pod czym się potem podpisuje własnym nazwiskiem komukolwiek innemu. Poza tym ja lubię pisać i ja zawsze chciałam pisać, więc to była dla mnie wielka przyjemność. Ciężko było znaleźć czas, i dyscyplinę, żeby to wszystko przelać na papier, ale powiem szczerze, że to są takie historie, które istniały w mojej głowie, były ukształtowane, które już ileś tam razy opowiadałam, czy to prywatnie, czy też w różnych wywiadach, więc przelanie tego na papier to była taka trochę czysta formalność. One się tak ze mnie, te historie, wylewały. Dlaczego nie ma tutaj Jima Carreya w tej książce? Bo... Ja zrobiłam 400 wywiadów, wszystkie by się nie zmieściły, jakiejś selekcji musiałam dokonać, a poza tym chcę, żeby ci, którzy nie znaleźli w tej książce swojego idola, czekali na drugą część. Sprytna jest. Chciałam odchodzić ze szkoły, wyjeżdżać. Miałam jakiś w ogóle co tydzień inny pomysł na to, jak chciałabym pokierować swoim życiem. I generalnie świat wydawał mi się zły, brzydki i fatalny.